Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dobrej Bitwy. Witam was Norbi i w tym odcinku Bat Chatillion i Kapitan Żbik na mapie Westfield i w bitwa w trybie standardowym. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to znaczy Kapitan Żbik, no to powiem wam tylko w skrócie, że jest to nazwa serii komiksów, które były wydawane w latach 67 do 82 i pojawiły się, żeby było ciekawie, 53 zeszyty takich komiksów. A żeby was jeszcze bardziej zaciekawić, to nakład tych komiksów to było prawie 11 milionów egzemplarzy, także naprawdę niesamowicie pod tym względem. Dobra, ale my nie o tym. Mamy tutaj Bulldoga, pierwszy frak na koncie kolegi Kapitana Żbika i 1-0 dla nas. No i zaczyna się nieźle, ale niestety zwykle jak to bywa, miłe złego początki, ale ja nic o tym nie mówiłem. Na razie zobaczycie, jak to będzie dokładnie wyglądać. Mapa Westfield, czyli medy na lewo, panie na lewo, panowie na prawo i tak to mniej więcej wygląda. Mamy panterę 8-8, która stoi jak nie wiem co. Nie wiem co ona tak robi, dlaczego w ten sposób mniej więcej się zachowuje, ponieważ wystawiła się jak na świeczniku. No i troszeczkę się to dla niej źle skończyło. Drugi frag na koncie naszego kapitana i 2-2. Niestety, jeśli chodzi o ilość HP, gwałtownie nam tutaj spada. I już zaczyna się robić nie za ciekawie. 2-2. Dobra, mamy teraz tak. Trzeba by tutaj szturchnąć Batchata, ale niestety jeszcze kawał czasu do tego, żeby przeładować. No i trzeba poczekać. No to jest 20 parę sekund czas przeładowania. Dlatego to niestety... Nie, przepraszam, więcej nawet. Niestety to trwa, ale cóż, warto. Pierwszy strzał, dobra, T-54, model pierwszy został wykończony i mamy RHM-a. Pięknie, pierwszy strzał i pierwszy i RHM został zniszczony. Zostały trzy pociski i teraz kolega, nie wiem, chyba się zastanawiał, co zrobić, czy przeładować, czy jeszcze coś tam próbować wcisnąć przeciwnikom. Dobra, mamy Jagdtigera, jest pierwszy strzał gąska. Drugi strzał bez gąski, ale za to już z damage'em. I trzeci strzał, dobra, przeładowanie. Na naszym koncie widocznych 1962 damage'u widocznego. Trzeba w tym momencie się zastanowić, co zrobić. Spitz pojechał spotować, co prawda tam i siódmy będzie nam spotował, ale jak na razie ciężko to będzie tutaj coś ogarnąć. W dalszym ciągu mamy te 2000 mniej więcej HP naszego teamu na minusie, no i trzeba coś jeszcze tutaj coś zrobić. Spicek tam jedzie, zobaczcie. O, jest w tym momencie przeładowany, no i trzeba będzie, wow, Batchat wykańcza nam obiekt 140, FV też wykańcza nam E-setkę i mamy Jagdtigera, tego którego kolego to już napoczął swego czasu. 390, jeszcze jeden strzał by mu się przydało tam wcisnąć, uda się, tak jest. No i zostało koledze 16 pocisków, przeładowanie, nie powiem, że szybkie. Tam już jakiś obiekt 140 coś tam wyzywa od idiotów. No cóż, jego wola można sobie wyzywać, ile tylko mu się żywnie podoba. Nic to nie zmieni. 4 fragi na koncie naszego kapitana i 7-8 niestety nasz team, 7-9 nasz team troszeczkę zaczyna obrywać. Oczywiście w tym momencie można byłoby podnieść głosy. Ojejku, co on robi tutaj? Dlaczego stoi w tym miejscu zamiast jechać gdzieś tam pomóc? No cóż, no. To jest jego sposób na grę w tym miejscu. No i teraz się zastanawiam właśnie, co zrobi. Będzie stał, czy pojedzie pomagać naszym? Nie, chyba na razie... Zobaczmy. Sam jestem ciekaw.
Jeśli chodzi o rolę Batchetta na tej mapie, no na tamtej stronie, na prawej, na tych górkach, to marnie to widać, ze względu na to, że tam musielibyśmy się gdzieś tam snajpić, gdzieś z tyłu, gdzieś tam ukryć się, ze względu na to, że no niestety problem z opuszczaniem lufy w przypadku Batchetta i konieczność wyjechania bardzo do przodu, to niestety jest problem. Pantera 88, nie wiem, czy on jest AFK, czy tutaj coś będzie robił. Nie, nie jest AFK, wycofuje się. Mamy Foszka. Szkoda tego strzału, to tylko rykoszet. Drugi strzał już ładniejszy. Tak jest, wykończony i AMX-30B, który ma tam 1300 HP chyba. Dobra, co? I z siódmy się rozbił. No to pięknie. 9 do 12. Niestety przegrywamy i nie trzeba jechać. MX-30 Pantera 88 wykańcza. No i niestety tak to będzie wyglądać w tym momencie. Kolega ma na szczęście full HP. 5 fragów, 13 pocisków zostało. I mamy tutaj Batchetta kontra T-54. No i teraz w normalnej walce to ten Batchat wykończy nam T-54. O, widać, że kolega w Batchacie troszeczkę nieogarnięty. Jest ładnie. Kolega zaznaczył go. Oczywiście Batchat Jutla został zniszczony. Został podznaczony i oznaczony, można tak jeden powiedzieć. I wykończony. Dobra. Więc w tym momencie chyba kolega pojedzie sobie wykończyć artylerię GW Tiger P i został jeszcze im RHM na środku, który tam jak widać było już walnął tutaj koledze za 509. No i trzeba chyba najpierw się z nimi rozprawić. Jest RHM, ale jest też i GW Tiger P. Dobra, pierwszy strzał za 418. Ja bym się zastanowił, czy nie ramować go, no ale niestety kolega zrobił tylko to, co mógł. Jest RHM jakoś w dziwny sposób stoi, także nie ma możliwości, żeby go tutaj cokolwiek uszczknąć. I mamy teraz patową sytuację. 7 fragów na koncie kolegi, 11 do 14. No i trzeba się teraz zastanowić, co by tutaj zrobić. Mamy tak, RHM ma dużo HP, więc co najmniej na 3 strzały będzie. Ja tutaj delikatnie przyspieszę, żeby ta bitwa nie trwała nie wiadomo ile. Na razie olewamy go, nie ma tutaj sensu, żeby się z nim bić. Jest E75. Jadący delikatnie boczkiem. Pierwszy strzał, tak jest. E75 już się odwraca. No i na jego nieszczęście, zamiast stanąć i od razu się odwracać, no to on cisnął w dalszym ciągu do przodu. I tu only w E75 został zniszczone 3 pociski. Ogólnie koledze zostało 8 pocisków. 3821 mi tutaj pokazuje mod, że jeszcze HP mi zostało, więc 8 pocisków na 3800, marnie to widzę. Za każdym razem trzeba byłoby celować i trafiać za prawie 600. No to niestety, no nie no, zaś 8, no powiedzmy, że za 500 to bez szans. Mam nadzieję, że mod się oczywiście myli. Na razie jest nieźle. 8 fragów, 12 do 14 i kolega teraz się chyba zastanawia. IS-7 czy AMX-30B? Mamy 20, 8 i kontra 1-8, która już jest lekko nadgryziona. W AMX-30B jeszcze w tym momencie za 382 koledze tutaj wcisnął jeden pocisk, a kolega na razie nie bardzo wie, co zrobić. Musi się przeładować. 7 pocisków zostało. Jak na razie 5000 damage'u, więc no niestety, niestety tylko i wyłącznie tyle. Ale za to 8 fragów. Już medal Rady Oltersa jest. Gdzie jest ten 30B? Jest 30B. Pierwszy strzał za 413. 418 i trzeci strzał. Tak jest, wykończony. Zostały koledze 2 pociski w magazynku i niestety 4 pociski ogólnie, więc w tym momencie już tylko pozostało przeładować 9 fragów. No i teraz pytanie, kto kapuje? Kto kapuje? IS-7 czy RHM? Problem jest taki, że RHM przy dobrym losowaniu ma kolegę na hita. Jak
w sumie i z 7 też, więc no, będzie to nieciekawie. 7580 WN8 i jedziemy dalej. 4 pociski. Kurde. Przydałby się jeszcze trochę więcej. Dobra. Teraz tak, mały spocik. Kto tutaj kapuje? Cokolwiek będzie stało i kapowało naszą bazę, no to jest problem ze względu na to, że dopóki kolega gdzieś nie podjedzie blisko, tutaj ktoś jest... Jest! RHM! RHM zupełnie nie zorientowany, co się dzieje. Jest jeszcze Dink Odyssey 7. No i problem. 862 HP ma jest 7 i mamy 2 pociski do dyspozycji. Bez szans. Nawet przy maksymalnym damage'u Batchata tutaj będziemy mieli w granicach 390. Chociaż powiem szczerze, że musiałby być duży fuks. Najważniejsze jest to 10 fragów i 6733 damage'u na koncie kolegi. I z 7 się nie kwapi, nie wie za bardzo co zrobić. No i w tym momencie kolega chyba też zastanawia się, co zrobić. W te albo we w te, w te albo we w te. No cóż. Jeszcze w tryniu, zobaczcie. Jeszcze wyczaił ten ruch, ten manewr kolegi, że akurat tam będzie mógł jechać. I z 7 i jeszcze dodatkowo tutaj był w stanie tutaj cośkolwiek zrobić. 2 minuty 45 sekund zostało, ja sobie teraz przyspieszę. IS-7 stoi jak trochę pierdoła. Jest, ładnie, pierwszy strzał. I niestety nie ma więcej... Ała, jeszcze zdążył trafić. Noob, oczywiście. ISU 152 wyzywa kolego od noobów. Jestem ciekawy, ile to ISU zrobiło. MK, dodatkowo jeszcze medal pula, obrońca, duży kaliber, czołgista snajper oraz specjalista. Bardzo ładna ilość medali. I niestety zakończyło się to tak, jak się zakończyło. 7535 damage'u, w summa summarum wyszło, 10 fragów, 1209 jeśli chodzi o expa, ISU, szukajmy ISU, noob, SpongeBob, 307 damage'u, good job. Najpierw trzeba zrobić cokolwiek, żeby później wyzywać od noobów. IMX30B, ten IS-7, tak naprawdę zrobił 1732, z czego chyba ostatnie 700 damage'u to zrobił na koledze, więc no IS-7 raczej wykorzystał to, że koledzy się skończyły tutaj pociski, ponieważ w normalnych warunkach prawdopodobnie kolega by wyjechał na niego i zrobiłby mu jesień średniowiecza z pewnej części zadu albo ciała. Z odległości powiedzieć 300 metrów, to jest to wszystko, co kolega na samym początku strzelał, czyli 4590 damage'u z powyżej 300 metrów, stąd też i czołgista camper. Jeśli chodzi o czas, całe 12 minut 39 sekund, dystans aż 7 km, czyli całkiem przyzwoicie tutaj kolega najeździł, no i zarobek 29 tysięcy, exp 1164 i mimo wszystko wystarczyło to na MK. Także nie trzeba nie wiadomo ile tutaj nabić, jeśli chodzi o expa, po to, żeby zrobić właśnie MK na Batchacie. No cóż, szkoda, że bitwa w ten sposób się zakończyła. Jakby kolega miał jeszcze może jeden pocisk, wówczas byłoby na pewno dużo łatwiej wykończyć tego IS-7, a tak to niestety musiał kombinować. I niestety wyszło tak, jak wyszło. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Jeżeli tak, skomentujcie to odpowiednio. I może kiedyś zerkniecie jeszcze właśnie na komiksy z cyklu Kapitan Żbik. Dokładnie Jan Żbik, kapitan Milicji Obywatelskiej. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.